Witam serdecznie na moim kanale Beat Tarot, wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Dzisiaj zrobię dla Was bonusowe czytanie. Zobaczymy, jakie energie odchodzą wraz ze starym rokiem, a jakie energie pojawią się w roku 2024. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie ma możliwości, by w pełni rezonowało z każdym, więc bierzcie tylko to, co rezonuje, co pomaga w Waszej osobistej sytuacji, a resztę należy odrzucić. Dobrze, wyciągniemy najpierw jedną kartę dla bliźniąt na rok 2023, co odchodzi wraz z tym rokiem, co odchodzi od bliźniąt, co zostaje w starym roku. Mamy czakrę trzeciego oka, która umiejscowiona jest w okolicach czoła, nad brwiami. Wiąże się ona przede wszystkim z układem nerwowym, wpływa na gospodarkę hormonalną. Może oznaczać widzenie wykraczające poza to, co logiczne, racjonalne i zmysłowe. Otwarcie tej czakry trzeciego oka może sprawić, że uzyskamy dostęp do wyższych stanów świadomości albo połączymy się ze swoją intuicją. Często uważana jest ta czakra trzeciego oka jako ta, która łączy się z szóstym zmysłem. Ona odpowiada przede wszystkim za pobudzenie intuicji, twórczości, wpływa na rozwój wyobraźni, duchowości, mówi o jasnych, pewnych przeczuciach. A więc osoby, które mają wyjątkowo rozwiniętą tą czakrę trzeciego oka i potrafią panować nad przepływającą energią, nie mają trudności z panowaniem nad emocjami. Mogą być też postrzegane przez innych jako jasnowidzowie, ponieważ dobrze odczytują znaki, emocje innych ludzi. Są również pełni natchnienia, inspiracji, bywają często twórczy i kreatywni. Więc możliwe, że rok 2023 był dla wielu bliźniąt właśnie ważny pod względem rozbudzenia tej czakry trzeciego oka. Być może ważna dla Ciebie była w tym czasie duchowość, może odwoływałeś się często do swojej intuicji, do swojej twórczości, może miałeś jakieś jasne, pewne przeczucia. Lub mogły być to sytuacje, w których musiałeś pracować też nad otwarciem tej czakry trzeciego oka, żeby nie mieć trudności z emocjami, żeby zapanować również nad tymi emocjami. Więc możemy mieć tutaj do czynienia z dwiema jakby sytuacjami. Mogły być to również dolegliwości dla niektórych z Was, które łączą się nie tylko z nerwami, z emocjami, ale również ze wzrokiem, więc mogły to być również problemy związane z oczami. Patrząc teraz dwojako na tą czakrę, można stwierdzić, że część z Was mogła pracować nad tą czakrą trzeciego oka, ponieważ w jakiś sposób była zablokowana, a to
utrudniało Wam spojrzenie na świat z szerszej perspektywy. Być może część z Was skupiała się przede wszystkim na sobie i na swoim ego, nie dostrzegając potrzeb innych ludzi albo nie respektując różnic, jakie pomiędzy nimi występują. Być może część osób ograniczała się do świata materii, ignorując wszystko to, czego nie da się racjonalnie wyjaśnić. Jednocześnie zablokowanie tej czakry mogło powodować wewnętrzne lęki i niepewność, ponieważ emocje są bardzo wtedy niestabilne, tak? Więc może część z Was pracowała do tej pory nad otwarciem tej czakry trzeciego oka i może w nowy rok wejść jakby z sukcesem, tak? Ponieważ przyniesie to Wam wiele korzyści. Będziecie mogli osiągnąć sukces, tak? Dzięki temu, że otworzycie się na innych ludzi, otworzycie również swoje emocje, skoncentrujecie się może bardziej na duchowości niż na sprawach materialnych. I może również świat pozazmysłowy, świat duchowości, intuicji nie był Wam obcy w tym czasie. Zobaczmy w takim razie, co przyniesie nowy rok 2024 dla bliźniąt. Co przyniesie rok 2024 dla bliźniąt. Dobrze. Więc w nowym roku dla wielu z Was może być istotna kwestia gromadzenia finansów, odkładania pieniędzy. Lub w drugą stronę może się to również obrócić jako nadmierne wydawanie, brak stabilności finansowej, kupowanie zbyt wielkiej ilości różnych rzeczy, więc jakby karta jest bardzo dwoista, tak? Z jednej strony może to być mądre zarządzanie swoimi finansami, a z drugiej strony trzeba będzie uważać również na te skrajności, żeby pod wpływem emocji nie podejmować błędnych decyzji. Więc ważne tu będzie rozsądne w tym roku zarządzanie swoimi finansami. Również warto zastanowić się, po co tak naprawdę gromadzimy pewne zasoby materialne, czy nie lepiej jest wydatkować w jakiś sposób zgromadzone środki, które mogłyby uszczęśliwić Ciebie lub bliskie Ci osoby, tak? Więc ważne mogą być tutaj wszelkie sprawy inwestycyjne, które duże inwestycje, mądre jakieś decyzje biznesowe i sprawowanie również kontroli nad przepływem tych finansów w Waszym życiu. Zobaczymy jeszcze karty wyroczni. W takim razie, co jeszcze nam tu
powiedzą karty wyroczni. Padły dwie, no to zobaczymy oczywiście te dwie. Tu pojawiła się ponownie nam karta czakry, tym razem czwartej czakry. I mamy tu Archanioła Rafała. Karta ta może mówić o tym, że teraz jakby masz większą gotowość do przyjmowania miłości od innych, również miłości dla samego siebie. Być może właśnie dokonałeś uzdrowienia swojego złamanego serca w przeszłości. Ta karta również mogła mówić właśnie o tej zaburzonej czakrze trzeciego oka, której ważne było panowanie nad swoimi emocjami. Może dlatego również ta duchowość i ta intuicja była dla Was tak ważna w roku 2023. Więc karta ta jednocześnie zachęca do tego, żeby otworzyć się również na inne osoby, które są wokół siebie i patrzeć też przez pryzmat współczucia, przez pryzmat miłości w stosunku do osób, które napotykamy w swoim życiu. Większe zwrócenie uwagi na otaczających ludzi, którzy są wokół nas i na potrzeby również tych ludzi. I mamy kartę naprawy, która mówi o przebaczeniu albo też zadośćuczynieniu, uzdrowieniu jakiejś sytuacji po kłótniach. Może to być sytuacja, w której być może zostaniecie zranieni i warto byłoby pozwolić sobie, żeby ten smutek przez Was przeszedł. Wtedy jakby przyjdzie również zrozumienie tego, co się stało i człowiek nie będzie gromadził tych negatywnych w sobie emocji. Może warto będzie w tym czasie uzdrowić jeszcze pewien ból, pewne wspomnienia, urazy, które wciąż gdzieś możecie powtarzać. Więc jakby nadszedł czas na zagojenie się pewnych ran, pozbycie się starych ran, odzyskanie swojej mocy. Teraz jest czas na to, żeby przebaczyć, uwolnić się, zawrzeć pokój, zadośćuczynić innym i dzięki temu uwolnić się z tej negatywnej energii. I mamy jeszcze kartę myśliciela, przepraszam, która mówi o przede wszystkim strategicznym, analitycznym myśleniu, o logicznym postępowaniu, więc ważne będzie opracowanie pewnego planu, pewnej strategii po to, żeby podążać tą logiczną jakby ścieżką. Rzeczy powinny być dokładnie takie, jakie wydają się w danym momencie. Będziesz miał wszelkie potrzebne informacje, żeby urzeczywistnić swoje plany.
Ważne będzie też cierpliwość, wyciąganie logicznych wniosków ze wszystkiego, nie kierowanie się emocjami, tylko strategią jakąś, analityką, przemyślenie wszystkiego i dążenie krok po kroku, trzymając się faktów, żeby pewne rzeczy zadziałały. Więc nie jest to czas na fantazjowanie, tylko na podjęcie strategicznych, logicznych działań. Zobaczmy jeszcze dla Was przesłanie anielskie. Rozkoszuj się życiem. Dobrze, to wszystko dla Was w czytaniu bonusowym. Zapraszam na czytania miesięczne, na nowy rok, które niedługo pojawią się na moim kanale. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Życzę dużo zdrowia, miłości i do zobaczenia.